Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, użycz mi 3 chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a nie mam co mu podać. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi są już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie. Mówię wam, chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajdzie, a kołaczącemu otworzą. Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też, gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Gościnność jest znakiem otwartego serca, otwartego umysłu, ale też pięknej wrażliwości. Wyraża się ona w otwarciu domu, potrzebie przyjmowania. Człowiek gościnny jest wolny od lęku przed stratą czasu dla drugiego. Zobaczmy, tam gdzie mam czas dla drugiego, tam też mam szacunek dla niego. Wyjście naprzeciw przychodzącego wymaga czasu, a w nim siebie samego. I ofiarowanie drugiemu swojego czasu to jest danie temu, co jest we mnie cenne, co jest dla mnie ważne. Tym, co skłania nas do nieodmawiania, to jest upór i tupet człowieka. I w klimacie takich słów Jezus zachęca do podobnych zachowań wobec Pana Boga. Trzeba być nieustępliwym, narzucającym się Bogu, odważnym. Prawda? Trzeba takim być. My niejednokrotnie raz poprosimy Pana Boga i uważamy, że wystarczy. I się wycofujemy. Trzeba prosić. A kiedy prosimy, to też nasze serce powiększa się, otwierając się na przyjęcie tego, co Bóg chce nam dać. W oczekiwaniu na wsparcie nie wolno rezygnować, wycofując się z nieustannego proszenia. Bóg oczekuje naszego ognia w proszeniu, oczekuje naszej nieustępliwości. I kiedy człowiek prosi, on przemienia się i czyni się zdolnym do przyjęcia daru, jaki mu zostanie udzielony. Bez względu na to, czy ten dar będzie jemu odpowiadał, czy też nie. Warto pamiętać, że Bóg niejednokrotnie daje człowiekowi to, na co on nie czekał. Czekał zupełnie na inne obdarowanie, a otrzymał co innego. My się modlimy, aby mieć siłę i taką wiarę, by przyjąć dar, który Bóg daje i który uznał za potrzebny dla nas, ważniejsze od tego, o co Go prosimy. Nie przestawajcie prosić, a będzie wam dane. Nie przestawajcie szukać, a znajdziecie. Nie przestawajcie pukać, a otworzą wam. Właśnie to wezwanie do nieprzestawania, nierezygnowania. Zasadą nienaruszalną jest wytrwałość. Nie zniechęcanie się tym, że nie otrzymuję natychmiast. Prosiłem Pana Boga, a On mi nie dał. Być może nie prosiłem wytrwale, a być może nie prosiłem o to, o co Bóg chce, abym prosił. Co jest pierwsze, co jest ważniejsze dla mnie. Dla nas niezbędne jest nieprzerwane, konsekwentne czynienie tego, co otwiera serce na przyjęcie daru. Ta wytrwałość to świadome, zdecydowane bycie z Chrystusem i podążanie za Nim dokądkolwiek pójdzie. Zobaczmy, że człowiek wierzący idzie
za Jezusem tam, gdzie On idzie, nie rezygnując, choćby to nie odpowiadało Jego myśleniu. Będę wytrwały wtedy, kiedy będę miał cel i zaufanie do Boga i do ludzi. Nieodłączne od wytrwałości jest zawsze cierpienie. I w nim dojrzewamy do przyjęcia tego, czego nam Bóg udzieli.